Zatrzymał się jakieś 10 kroków od słabowitego zombiaka, po czym wykonał parę wymyślnych ciosów i kopniaków. Ożywieniec wciąż zbliżał się powoli z twarzą wykrzywioną w okropnym grymasie. Nie zareagował na pokaz sprawności Seta. Chłopak naprężył ramiona, demonstrując dwa dobre powody, żeby stwór się poddał. Ożywieniec uniósł rękę i wycelował w niego kościsty palec. Porażający chłód uderzył z taką siłą, jakby Set wpadł do lodowatego jeziora. Zakrztusił się i poczuł, jak sztywnieją mu mięśnie. Jakaś cząstka jego umysłu miała ochotę się poddać. Set zazgrzytał zębami. Nieważny eliksir, nieważny magiczny strach. Tym razem nie ulegnie. Zmusił się, żeby zrobić krok w stronę ożywieńca. W początku noga odmówiła posłuszeństwa. Chłopak zdrętwiał aż po pas. Miał wrażenie, że stopy przygniata mu do ziemi jakiś wielki ciężar. Pochylił się naprzód, głucho stękał i zdołał zrobić jeden niezgrabny krok. A potem następny. Istota wciąż mierzyła w niego palcem i wciąż maszerowała naprzód. Wiedział, że mógłby poczekać, aż do niego dotrze, ale coś mu podpowiadało, że nie wolno się zatrzymywać. Tutaj, niedaleko. Możesz tam pójść, ale nic nie zdołasz uczynić. Nie jesteś w stanie jej zamknąć. Gdybyś nawet zużył całą swą moc w jednym zaklęciu, to nie wystarczy. Nic nie wystarczy. Lodowata cisza i mrok Królestwa Umarłych spowiły to słowo. Ślepiec znieruchomiał. Kim jesteś? Nazywam się Lebanen. Ty, który nazywasz siebie królem, nie poznajesz, kto przed tobą stoi? Wtrącił Get. Cobb milczał. Wreszcie gorączkowo chwytając powietrze, rzekł. Ale on nie żyje. Ty także umarłeś. Nie możecie wrócić. Nie istnieje droga powrotna. Jesteście tu uwięzieni. Wspinali się w górę wąskiego jaru pośród skał. Sucha rzeka coraz węższa wiła się pomiędzy pionowymi urwiskami. Kamienie grzechotały pod ich stopami i dłońmi. Coraz częściej bowiem musieli pomagać sobie rękami. Dziś rano mama przyszła mnie obudzić i powiedziała: wstawaj szybko, Mikołaj, mam dla ciebie niespodziankę. Samochodzik? Spytałem. Wagon towarowy do mojej kolejki? Pióro? Piłkę do rugby? Nie, powiedziała mama. Sweter. To mnie rozczarowało, bo ubrania to nie są prawdziwe niespodzianki, ale nie chciałem sprawiać mamie przykrości, więc nic nie powiedziałem, tylko wstałem i poszedłem się umyć. A kiedy wróciłem do pokoju, mama pokazała mi sweter jasno-niebieski z trzema żółtymi kaczuszkami. No i się rozpłakałem. Markus podaje mi nóż. Spoglądam mu w oczy. Mają taki dziwny, ciemno-niebieski kolor i biorę ostrze. Markus skłania głowę. Odwracam się w stronę Miss. Po lewej mam zarówno ogień nieustraszoności, jak i kamienie altruizmu. Jedno przede mną, a drugie za mną. W prawej ręce trzymam nóż. Czubkiem dotykam wnętrza dłoni. Zgrzytając zębami, przeciągam nim po skórze. Pieczę, ale ledwie to zauważam. Przyciskam obie ręce do piersi, a kiedy wypuszczam powietrze, drżę. Otwieram oczy i gwałtownie wyciągam ramię. Moja krew kapie na dywan między misami. Potem z jękiem, którego nie potrafię stłumić, przesuwam rękę do przodu, a krew syczy na węglach. Jestem samolubna. Jestem odważna. Diana wędrowała przez cały dzień, nie zastanawiając się nad tym, że coraz bardziej zagłębia się w wielki las. Trzema stopami pokonała strumień i wędrowała coraz dalej. Między gałęziami drzew pogwizdywały te same ptaki. Drzewa nie wydawały się ciemniejsze ani groźniejsze.
Wybrała na nostek bezpieczną kryjówkę w szczelinie ogromnego drzewa, szczelnie otulając się płaszczem, gotowa spędzić tam noc.